Witam serdecznie w kolejnym odcinku Let's Playa z gry Still Life. Ostatnio przeszkodził nam oficer Miller, podczas gdy my czytaliśmy pamiętnik dziadka Gustawa Gasa MacPersona. No i cóż, okazuje się, że odciski z miejsc zbrodni pasują do odcisków palców kolara, które znaleźliśmy na butelce. To jest mocno podejrzane. Teraz trzeba się w takim razie dowiedzieć, o czym pisał kolar w swojej pracy magisterskiej, czy o czym pisze. Odwlekałem to trochę w czasie, bo ta jego praca zawiera, powiedzmy, drobne spoilery, nawiązuje do tej sprawy, którą prowadzi Gaz MacPerson, dlatego no, nie chciałem zdradzać istotnych faktów wcześniej. No, ale skoro mamy tę pracę i skoro kolar jest podejrzany, to myślę, że warto się z nią zaznajomić. Przynajmniej z tą wstępną wersją. Bez wyrzutów sumienia. Nierozwiązane seryjne morderstwa. Analiza seryjnych morderstw z Chicago z 1931 roku. Ich związku z zabójstwami dokonanymi przez rozpruwacza z Perlowki w 1929 roku w Pradze. Ówczesna Czechosłowacja. Obecnie Czechy. Autor Wacław Kolar. Napisanie pracy jest jednym z wymogów uzyskania tytułu magistra kryminologii. Zatwierdzona szósty semestr, Wydział Psychologii, luty 2004, to jest nieistotne. Zamierzam przeanalizować raporty policyjne dotyczące morderstw dokonanych przez rozpruwacza z Perlowki z Pragi oraz seryjnych zabójstw z Chicago z 1931 roku. Planuję ustalić w ten sposób zbieżność metody i podpisu. Czyli to, o czym mówiłem, co nazwałem wizytówką mordercy, które sugerują, iż obie serie zabójstw zostały dokonane przez tę samą osobę. Po przeanalizowaniu okoliczności dotyczących morderstw, włączając w to akta policyjne, raporty medyka sądowego oraz dodatkowe źródła, takie jak wzmianki w gazetach, których było zaskakująco niewiele, jeśli wziąć pod uwagę sensacyjny charakter morderstw, może dlatego, że te morderstwa dotyczyły prostytutek, oraz dziennik Jerzego Skalnicza i strzępy informacji, które z trudem zebrałem z archiwów FBI, uważam, że zidentyfikowałem mordercę. Detektyw Gustaw MacPerson, emigrant ze Stanów Zjednoczonych, był w Pradze w momencie, w którym miały miejsce te morderstwa. Był również w Chicago w 1931 roku, czyli wtedy, kiedy także doszło do morderstw. Czyżby oskarżał Gasa o te morderstwa? Dalsza analiza przeszłości pana MacPersona wykazała, że uciekł on z Nowego Jorku zimą 22 roku, po tym jak miejska policja podejrzewała, że mógł być odpowiedzialny za nierozwiązaną sprawę morderstwa, w które zamieszany był jego klient. Będąc w Paryżu, MacPerson podobno pracował jako malarz do czasu, kiedy został wciągnięty w L'Affaire White. Śledztwo w sprawie podwójnego zabójstwa w Hotel Orfeu jesienią 25 roku. Dawno grałem w Postmortem, ale wydaje mi się, że w Postmortem akurat była ta sprawa, choć głowy nie dam. Co ciekawe, jedna z ofiar, Faye Johnson, zarejestrowana pod pseudonimem Ruby White, mogła być znana MacPersonowi w związku ze śledztwem, które skłoniło go do opuszczenia Nowego Jorku. Następnie MacPerson wyjechał z Paryża najwyraźniej po to, żeby umknąć władzom, które być może zidentyfikowały go jako podejrzanego w sprawie zabójstw w Hotel Orfeu. Skierował się do Pragi, gdzie porzucił malowanie i ponownie zaczął pracować jako detektyw. Ofiarą ostatniego morderstwa w Pradze była prostytutka Ida Skaliczkowa, o której towarzystwo zabiegał MacPerson. No, trudno powiedzieć, czy ona była prostytutką wtedy. To są daleko idące wnioski. No ale na pewno była przyjaciółką prostytutek. No i okazuje się, że zginęła. Czyli dowiadujemy się tego, o czym jeszcze nie wiedzieliśmy z relacji MacPersona czytanej przez jego wnuczkę. Po jej morderstwie MacPerson ponownie uciekł, pozostając o krok przed miejscową policją, która miała nakaz jego aresztowania. Po jego wyjeździe nie było już więcej morderstw w Pradze. Następnie w 1931 roku przybył do Chicago, które stało się miejscem trzech kolejnych morderstw. MacPerson powrócił do zawodu detektywa i nie wydaje się, żeby był podejrzanym w tej sprawie. Proszę o możliwość wykazania, że MacPerson jest zarówno rozpruwaczem z Perlowki, jak i sprawcą morderstw w Chicago.
Co więcej, chciałbym stworzyć szczegółowy profil psychologiczny MacPersona po to, by zrozumieć, co doprowadziło go do popełnienia tak strasznych morderstw oraz dlaczego później, co według obecnych teorii nie jest typowe dla seryjnych morderców, najwyraźniej przestał zabijać. Czyli proszę, nasz Wacław Kolar uważa, że to dziadek Wiktorii, Gaz MacPerson, był autorem, że tak to ujmę, dwóch serii morderstw. Bardzo to, no nie wiem, trochę mi się dziwne wydaje. Przynajmniej sądząc po tym, co przeżyliśmy już kierując Gustawem, no ale kto wie. Również należy zwrócić uwagę na to, że obecnie Wacław Kolar jest podejrzany o kolejne morderstwa, więc być może on jest tym razem seryjnym mordercą. Więc niewiele wiadomo, jak dotąd. Dobra, teraz udamy się w takim razie do Kolara, czyli do kampusu. No i sprawdzimy to miejsce. Porozmawiamy sobie chyba z nim ostro. Skoro naszego dziadka podejrzewa, no... niedoczekanie. Hej, Miller. Hej. Wymiana spojrzeń? Wymiana słów raczej niewielka, hej, szczątkowa. Hej, musimy z tobą pogadać. Piękna agentka wróciła. O co chodzi z tą piękną agentką? Shh. Słuchaj, słyszałeś to? Co? To pewnie jakiś film. Nie, nie wydaje mi się. A mnie się wydaje, że to z filmu Mechaniczny koszmar. Nie ma mowy. Ktoś naprawdę krzyczał. Daj spokój. To się nazywa instynkt. Kurde, Wiktorio. Dzwoń do Tate'a. Cholera, zadzwonię. Później. O mój Boże, Miller, miałeś... absolutną rację, to rzeczywiście jest film. To nie jest śmieszne. Możemy mieć poważne kłopoty. Chryste, Miller, wyluzuj. Sprawdźmy jego pokój. No właśnie, mógłby trochę wyluzować. Widzisz? Miałem rację. To jest Mechaniczny koszmar. Ambitne filmy ogląda Miller. Mechaniczny koszmar. I want to believe, jak z archiwum X. Dobra, przejdźmy się do pokoju Kolara i przeszukajmy. O, wygląda mi na nieźle zbzikowanego i ześwirowanego gościa. To jest jakiś świr. No przestań. Widziałaś te zdjęcia? Tak, i co? Filmy gore, zdjęcia miejsc zbrodni, porno. Mam dalej wymieniać? Twój opis pasuje do 75% amerykańskich nastolatków. On jest nieszkodliwy. Nas obchodzą odciski, a nie zniesławienie gościa. Tym niech się zajmą prawnicy. No niestety pasuje i do 75% Ej, polskich potrzebny nastolatków. Potrzebny nam ktoś do pilnowania drzwi. Może nawet 80%. Ja nie jestem zwolennikiem filmów gore. Lubię horrory, ale raczej nie w takim klimacie gore. Założę się, że gdybym rozpyliła luminol nad łóżkiem, musiałabym na nie spojrzeć przez okulary przeciwsłoneczne. Sądzę, że te brudne ubrania połączyły się i stworzyły nową formę życia. Coraz ciekawiej tu jest. Różne artykuły o seryjnych zabójcach. Nie wiedziałam, że była kontynuacja Mechanicznego koszmaru. To pewnie film gore, więc nie obejrzę, nawet jeśli była kontynuacja. Różne zdjęcia ofiar seryjnych morderców. No rzeczywiście te sprawy kryminalne to chyba jego powołanie. O, laureaci! Bundy, Gassi, Berkowitz, Ramirez, Fish, Ridgway oraz DeSalvo. No jeszcze spójrzmy tutaj. Widziałam już trochę obrzydliwości w swojej karierze, ale jego bielizna właśnie zajęła pierwsze miejsce. Nie, ja chcę stąd jak najszybciej wyjść. Mam dość takiego pokoju. Powiedziałem już, że nie jestem wzorem najbardziej porządkowym, nie jestem osobą, która dba jakoś nadmiernie o porządek, ale to już przekracza wszelkie granice. I pewnie co niektóre panie by powiedziały,
że tak, tak to jest, na chwilę wejdę jeszcze, że tak wygląda mieszkanie faceta, który właśnie, który mieszka sam, samotnie bez kobiety. Ale ja nie jestem kobietą, więc tak nie powiem. Co się dzieje? Śledztwo, proszę pani. Au, cześć. Pani pewnie jest Mia, zgadza się? Owszem, ale ja niestety nie wiem, kim pani jest. Agentka MacPherson, a to jest oficer Miller. Nie wie pani przypadkiem, gdzie moglibyśmy zastać Wacława? Tak się składa, że wiem. Widziałam go w pracy. Miał właśnie masaż albo brał gorącą kąpiel. Któreś z tych. Gdzie pani pracuje? Nie, z tobą, Miller, ona nie porozmawia. Gdzie pani pracuje? Oto moja wizytówka. Adres jest z tyłu. Możesz to sprawdzić? Spotkamy się na miejscu. Jasne. Miło się poczuć doceniony. Tak, idź już. Mogłabym wiedzieć, czym się pani zajmuje? Jasne. Mogę nawet pani pokazać, bo widzę, jak bardzo napięte ma pani ramiona i szyję. Mieszkam o kilka kroków stąd. Dziękuję za propozycję, ale muszę odmówić. Koniecznie muszę się skontaktować z pani znajomym Wacławem. Znajomym? Wacław to miły facet, ale żaden z niego znajomy. Sąsiad w najlepszym razie. Czyli proponuję Wiktorii masaż. Swoją drogą widać, że Wiktoria wpadła mi w oko. No ja nie wiem, nie będę się zastanawiał, czy dałbym się namówić tej pani na masaż, czy nie. W każdym razie, no, wygląda fajnie. Przepraszam, że zaburzam tok przesłuchania, ale czy mogę być zupełnie szczera? Nie jestem pewna, czy tego chcę, ale proszę, śmiało. Ma pani kogoś? Nie zupełnie tego się spodziewałam, ale w sumie mogło być gorzej. No więc odpowiedź brzmi, tak, mam kogoś. Och, co za pech. Nie mam zbyt wiele czasu na pogawędki, ale skontaktuję się z panią później. Chciałabym zadać pani jeszcze kilka pytań. Kiedy tylko pani zechce. Moja propozycja wciąż będzie aktualna, jeśli zmieni pani zdanie. Będziemy w kontakcie. Taka kusicielka z Mii. Kusi, kusi. Aczkolwiek, no, polubiłem nawet Miję. Pani dzwoniła, nie mam panu nic do niej. MacPherson? Tak, chcę, żeby popilnował pan drzwi, w razie gdyby pojawił się tu Wacław Kolar. Rysopis? Około 175 cm, czarne włosy, okulary, na twarzy ma bliznę. Dobrze. Odezwę się, jeśli się pojawi. W porządku. Dzięki, Tate. Tate'a też polubiłem. Ja tutaj wszystkich lubię. No nie, nie wszystkich. Zdecydowanie nie wszystkich. Ale akurat Tate'a i Mię i Wiktorię lubię. Dobra, teraz odwiedzimy to miejsce, w którym pracuje Mia i w którym pracuje Kolar. Pracuje, w każdym razie spędzał czas, widziała go tam. O, tak, miga nam żółta kropka, czerwona latarnia. O, jest tu i Miller. Chyba coś spieprzyłem. Ej. Chyba nie bawiłeś się znowu w twardziela, prawda? Chyba troszkę tak. Co się stało? Powiedziałem mu tylko, że muszę pogadać z jednym z klientów. Nie chciał mnie wpuścić, więc poprosiłem go ponownie, tylko że tym razem subtelnie podkreśliłem swoje słowa. Czyli machnąłeś mu odznaką przed twarzą, tak? No, w sumie można to tak ująć. Ale nieużyty ten Miller. I co potem? Zapytał o nakaz, a więc jestem udupiony. Nie ma szans, żebyśmy wytrzasnęli sędziego o takiej porze i to jeszcze tuż przed świętami. Poprawka, my jesteśmy udupieni. Ale moment, chyba mam pomysł. Zostań tutaj na wypadek, gdybym przegapiła Wacława. Wiesz, jak wygląda? Tak, zaraz, co ty planujesz? Pilnuj drzwi i będzie dobrze, zaraz wracam. Ciekawe, co to za pomysł. Czyżby Wiktoria chciała użyć swojego wdzięku i uroku osobistego?
Ta winda mi się podoba zdecydowanie. Ten pan już może trochę mniej. Choć jest zabawny, zaraz to sami usłyszycie. Sorry, laleczko, ale muszę zobaczyć twoją przepustkę. No właśnie, nie mam jej przy sobie. Nie mógłby mnie pan tak po prostu wpuścić? Nie wejdzie pani, przykro mi. Pani musi być tą nową. Zawsze kurwa jest taka sama zasada. Nie zapominać przepustek. Zapomnisz, nie pracujesz. Trochę przeszarżowany aktorsko jest ten pan. Ten polski dubbing mnie rozśmiesza. No ale są tacy, którzy też w ten sposób mówią. I raczej zamiast strachu to wzbudzają powszechną wesołość bardziej. Nie mógłby pan ten jeden raz troszkę nagiąć przepisów? Słuchaj, laleczko, zasada to zasada. Jak panią wpuszczę, to mnie dopadną, a nie panią. Powinni byli panią uprzedzić. Uprzedzili, tylko że widzi pan, ja mieszkam strasznie daleko i za taksę muszę wybulić kupę kasy. To proszę wziąć taksę, a oni niech za nią zapłacą. Na pewno nie będzie problemu. Ledwie zaczynam pracę i już wyciągam kasę. No jak to będzie wyglądało? Chyba nie za specjalnie. No, w sumie wiem, o co pani chodzi, ale... Ale i tak nie mogę pani wpuścić. Lubi pan taką robotę? No, wie pan, jak to jest tak pracować? Nie, no wie pani, lubię tę robotę. Jest zupełnie spoko. W porównaniu z poprzednią pracą to tutaj mamy pełen wypas. Ale wie pani, ja mogę tylko wypowiadać się o swojej działce. Pani powinna raczej pogadać, nie wiem, z którąś z dziewczyn. Taki luzak z niego albo jakiś szpaner. Takie mam wrażenie. Ile jest dziewczyn poza mną? 4. Jest pani pewna, że ktoś z panią rozmawiał? Ej, przecież mówiłam, że tak. No nic, muszę wracać po tę przepustkę. Nie, no sorry jeszcze raz, ale nic nie mogę poradzić. Rozumiem. Ja bym w każdym razie kogoś takiego nie zatrudnił jako ochroniarza, gdybym to ja miał o tym decydować. Jakoś nie wzbudza mojego zaufania. Potrzebna jest nam przepustka. Niestety. Wprawdzie urok osobisty. Zakładam, że twój pomysł nie wypalił. Tak i nie. Muszę się zobaczyć z Miją i namówić ją, żeby mi dała przepustkę. Możesz tu zostać i popilnować na wypadek, gdyby Kolar chciał się zmyć? Spoko! To może przy okazji skombinujesz mi jakieś pedigree mini. Tak, zacząłem mówić, że wprawdzie urok osobisty Wiktorii nie podlega najmniejszej dyskusji. Ale jednak mimo wszystko nie poskutkowało. Znów kampus. Udajemy się tym razem do Mii. No i będziemy musieli prosić ją o przysługę. Ciekawe jak Mia to zinterpretuje. Może od razu nam zapewni darmowy masaż. Cześć Tate, co słychać? Witam oficerze Tate, wszystko w porządku? No nie mogę narzekać. Przynajmniej jest tu ciepło. No zawsze jakiś plus siedzenia w środku i pilnowania, tak to byś na mrozie musiał stać. Jeszcze byś się przeziębił. A, muszę podziękować za polecenie mnie z zastępcy komendanta. Był pod dużym wrażeniem. Cała przyjemność po mojej stronie. Jak poszło? Jeszcze nic oficjalnego, ale to chyba się dostałem. Gratulacje, świetna wiadomość. Pomyślałem, że może chciałaby pani wiedzieć, no... Jeszcze raz dziękuję za wszystko. Kto jak kto, ale pan sobie na to zasłużył. A więc nic. Jedno wielkie, cholerne zero. A tak w ogóle, agentko MacPherson, czemu pani wróciła? Zapomniała pani czegoś? Tak jakby, mam jeszcze kilka pytań do Mii. A ja tam z chęcią wejdę, zobaczę, jak wygląda pokój Mii. Ciekaw jestem, jak się urządzają takie kobiety. O, cześć. Cześć, Mia. Rozmyśliłaś się? Coś w tym stylu. Chcę, żebyś coś dla mnie zrobiła. Jeszcze lepiej. Wejdź. Halo? Tak. Okej, już schodzę. Muszę na chwilę zejść na dół. Czuj się jak u siebie w domu. Ale Mia, ja tylko chcę... Zaraz wracam. Obiecuję.
No i cóż, tak sądząc po wystroju wnętrza i po porządku tu panującym, to wolałbym jednak być współlokatorem Mii niż współlokatorem Wacława Kolara. Niewątpliwie. Już niezależnie od tych masaży i innych spraw. Ciekawe połączenie. Ma telewizor za 5000 dolarów i telefon z obrotową tarczą. Po prostu tu jest zdecydowanie ładniej. Wygląda jak połówka jabłka. Interesuje nas ten album, który leży na łóżku. Jest tu zdjęcie osoby, którą chyba gdzieś już widzieliśmy. Ej, to chyba ta dziewczyna, której zdjęcie znaleźliśmy w ciele ofiary. Otóż to. Mia, kto to jest? A to jest Steph. O cholera, byłam z nią umówiona na kolejny portret. Gdzie miałyście się spotkać? Czemu? Co się stało? Proszę mi powiedzieć, gdzie? A w mojej pracowni przy 4455 Beauregard. Okej, wiem, gdzie to jest. Co tu się dzieje? Nie mam teraz czasu, proszę się stąd nie ruszać. Tak, kolejny ślad w śledztwie. Będziemy się musieli dostać do nowej lokacji. Jak widzieliśmy, pojawiła się nowa na mapie. No i ciekawe, czy znajdziemy tam tę kobietę. A jeśli tak, to czy będzie ona jeszcze żywa? Czy też jej się zmarło, niestety. Co też się może zdarzyć, skoro miała być następna. Obyśmy zdążyli. No szybko jedziemy tam, pod ten adres. I jak się okazuje, jak się za chwilę okaże, kiedy odzyskam panowanie nad myszą, nad kursorem, jak się okazuje, ten adres pasuje do galerii Richarda, czyli naszego narzeczonego. Hej! Cześć, kotku. Czyżbyś wreszcie przyszła obejrzeć wystawę? Nie, nie zupełnie. Chcę, żebyś otworzył mi bramę. Muszę się dostać do jednej z pracowni. Nie ma sprawy. Tylko po co? W końcu mam jakiś trop. I prowadzi do jednej z moich pracowni? O co tu chodzi? Tak, chodzi o osobę, która może znać mordercę i która właśnie jest w środku. Muszę z nią pogadać. Okej, chodźmy. No i zobaczymy. Przekonamy się, czy jest w środku, czy nie. Swoją drogą, ładne obrazy na ścianach tutaj. Ładne miejsce. Chętnie bym się tu wybrał. Byłbym wdzięczny, gdybyś choć trochę zainteresowała się moją pracą. O mój Boże, Vic! Kurwa. O Boże. Nie! Mia, zaczekaj! Kurwa, muszę tu zostać i wszystko zabezpieczyć. Zadzwoń po policję i leć szukać Mii. Okej. No jak widzimy, niedobrze się stało, czyli ta Steph, pewnie Stefani, nie żyje. No, została zmasakrowana. Widać jej zwłoki. Zdjęcie. Stefani Wallace. Młoda dama. No niestety... No niestety musimy mówić, że była młodą damą już w czasie przeszłym o niej. Róża jest pod windą. Nie mogę jej wyciągnąć. Tak, róża. Spróbujemy ją wyciągnąć, ale no na razie nie możemy, bo winda ją przygniata, że... No, tak to wygląda w tym momencie. Więc poszukajmy czegoś, co nam jakoś pomoże wyciągnąć tę właśnie różę spod windy. Zdjęcie. Czy to przypadkiem nie jest Mia? Całkiem podobna. Jeszcze obejrzyjmy bliżej to zdjęcie. Tak, z tyłu jest napis następna, co może oznaczać, że Mia jest... Życie Mii jest zagrożone, więc oby Richard ją znalazł. Tu jest napisane od
odpuszczenie grzechów. Tak mi przykro z tym. Czemu nie strzeliłam? No nie wiem, czy byś go zabiła wtedy. Wygląda na strzeliła. To, że krew i farba są zupełnie zmieszane. Claire będzie miała radochę. On też wtedy mógł cię zabić i tego nie zrobił. Dlatego oboje nie wykorzystaliście swoich szans. No i szukamy tego czegoś. O, i właśnie to znaleźliśmy, ten łańcuch. O, musimy go najpierw zabrać. No i jakoś spróbować wyciągnąć tę różę. Ona może mieć kluczowe znaczenie w kontekście tego zabójstwa. Być może została podrzucona właśnie przez mordercę. Ale w ten sposób nie wyciągniemy tego. Musimy wejść do windy najpierw i dostać się na górę. I może z góry jakoś uda się dostać tę różę. No zobaczymy. Tak, szczęście nam sprzyja, bo tutaj znajduje się hak. Możemy też spróbować pójść dalej. No ale tamtędy nie przejdziemy, bo nie mamy klucza. Dlatego musimy skoncentrować się na tym haku i na tym łańcuchu, który znaleźliśmy. Stoję w złym miejscu. To hak pewnie służy do opuszczania skrzynek i różnych takich. Tak, to my zamiast do opuszczania skrzynek użyjemy go do opuszczania Wiktorii. Nie pierwszy to dowód na to, że Wiktoria jest sprawną kobietą. Teraz możemy bez problemu wyciągnąć różę. No i to w zasadzie wszystko chyba w tym miejscu. Browning, kto? Czemu nie zostałem powiadomiony? Nie trzeba, sam jej powiem. Okej. Agentko MacPherson, Miller zabrał niejakiego Wacława Kolara na przesłuchanie. Dlaczego nikt mi nie powiedział o tym podejrzanym? Ponieważ nie sądzę, żeby on miał jakikolwiek związek z tym śledztwem. Pani partner najwidoczniej nie podziela pani zdania. Tak czy inaczej czeka na panią w biurze. No ze śledztwem jakiś związek na pewno ma, ale z morderstwami niekoniecznie. Dopiero się o tym przekonamy zresztą, porozmawiajmy z Claire. Hej, skarbie, jestem teraz zajęta, ale przyjdź później, będę coś mieć dla ciebie. Właśnie, skorzystamy z zaproszenia, ale na razie biegniemy do biura. Z tym całym naszym szefem nie będziemy gadać, bo szkoda czasu. Idziemy do biura, no i przekonamy się, co ten cały Wacław Kolar ukrywa. Czy coś ukrywa w ogóle, ale wygląda na to, że tak, bo odciski jego palców znaleziono na miejscu zbrodni, no to musi o czymś świadczyć. Oczywiście będziemy musieli znów wjechać na górę na 8 piętro. Jak żeby inaczej. Dobrze, że jest winda, ale no w takich wielkich wieżowcach 10-piętrowych musi być winda. U mnie w 4-piętrowym bloku windy nie ma. Dla starszych ludzi może to stanowić spory problem. Ej, Wiktorio, tutaj! Jest teraz w środku. Co się stało? Kolejne morderstwo? Cześć, Wacław. Z oficerem Millerem chyba się już znacie, nie? Tak. Czy coś jest nie w porządku? Można tak to ująć. Ja nic złego nie zrobiłem. Oj, zrobiłeś coś złego ze swoim pokojem. Tam nie wiem, co ci się zalęgnie, ale niedługo tam będą jakieś żywe organizmy. Droga ewolucji nie wiem, do czego może doprowadzić w tym twoim pokoju, dlatego narażasz ludzkość na zagładę. Możesz nam powiedzieć, gdzie byłeś 3 noce temu? Chyba pracowałem nad magisterką. Chyba? Tak mi się wydaje, bo nie robię nic innego, no i jeszcze daję korepetycje, żeby jakoś związać koniec z końcem. Tak właśnie poznałeś Natalii? Tak, byłem jej korepetytorem na uczelni i to wszystko. Pozwól, że pokażę ci jej zdjęcie. Ty jej to zrobiłeś, Wacław? Nie, ja jej nic nie zrobiłem.
Zupełnie inaczej, jak się zna daną osobę, prawda? Może powinieneś pomyśleć nad zmianą dekoracji? Powiedz mi, jak poznałeś Natalii? Utopiłeś ją, zanim ją wypatroszyłeś! Ja jej tego nie zrobiłem! No więc jak ją poznałeś? Zobaczyłem jej ogłoszenie na tablicy w szkole. A Cynthia? Jak ją poznałeś? Zabiłeś Cynthię tak samo, jak zabiłeś Natalii, co? Mówiłem pani, poznałem ją na imprezie u Mii. To powiedz mi, dlaczego ślady z miejsca, w którym zamordowano Natalii i z tego, w którym zamordowano Cynthię, w 99% pokrywają się z twoimi odciskami palców? Cynthia próbowała się bronić, to dlatego tak ją skatowałeś! Ja jej nic nie zrobiłem. Rozumiem ślady na Natalii, ale Cynthia? Coś mi tu nie gra. Wynająłeś się, prawda? Co? Uspokój się. Ja chcę się tylko dowiedzieć, co zaszło między wami. Aha, no tak, zgadza się. To znaczy, tak, wynająłem ją. Cynthia pracowała w tym samym miejscu, z którego dzisiaj cię zgarnęliśmy, tak? Tak. Mia i Cynthia tam pracowały. Ale nie zajmowały się kąpielami ani masażami. A czym się zajmowały? Pracowały w specjalnym klubie. Tylko niektórzy członkowie mają dostęp do tamtego pomieszczenia. A co to za miejsce, burdel? Nie wiem. Nigdy tam nie byłem, ale pamiętam, że widziałem tam kilka osobistości. To akurat nic dziwnego. Jest pan wolny, pani Kolar. Co to kurwa było? Pan coś mówił, oficerze Miller? Dlaczego go puszczamy? Na jakiej podstawie? Z całą pewnością nie jest podejrzanym. Odciski się zgadzają, ale to tylko poszlaki. A zmywam się stąd. Proszę się opamiętać, agentko McPherson. Nie, Browning, to ty się opamiętaj! Do cholery jasnej! Odciski palców to nie są żadne poszlaki, kretynie! Oj, zrobiło się ostro. Nawet Miller się tak zdenerwował, a ja go miałem za spokojnego. Tak swoją drogą, to nic dziwnego, że osobistości bywają w takich miejscach. To się często zdarza. Niestety. Ludzie, którzy mają świecić przykładem tylko na, powiedzmy, na pokaz są tacy porządni, a w rzeczywistości już nie jest tak różowo z nimi. Dobra. Myślę, że na tym skończymy. Oczywiście Browning nam przeszkodził znów w najlepszym momencie, kiedy być może Wacław by się wygadał trochę. No i cóż, być może jego zeznania rzuciłyby trochę światła na naszą sprawę, ale niestety nasz szef po prostu nam wszystko zepsuł. Jak to z szefami często bywa. To tyle w tym odcinku. Będziemy kontynuować ten rozdział w kolejnych. Tymczasem do usłyszenia. Hej!